Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj Was zapraszam na makijaż. Będzie to makijaż wykonany jedną marką, w zasadzie przynajmniej w Chat Makeupie, marką Milani. Ja już Wam kiedyś pokazywałam inny podkład w pędzelku, róż do policzków. Ja byłam bardzo z tych kosmetyków zadowolona, więc postanowiłam znaleźć coś fajnego na lato, pokazać Wam kosmetyki, które no moim zdaniem się sprawdzą na tą pogodę. To nie jest taki do końca Chat Makeup, bo ja już testowałam przynajmniej podkład i szminkę, paletkę zostawiłam sobie właśnie na ten test. Natomiast uważam, że to są fajne kosmetyki na lato, bo mają ciekawą kolorystykę, są też neutralne. No i zobaczycie, jak podkład się sprawdził, bo generalnie moim zdaniem podkład fajnie się sprawuje na takie letnie, czasami cięższe pogody, jeżeli chodzi o tą duszność, czy właśnie takie upały. On mimo, że jest kryjący, to jednocześnie ma bardzo fajną, lekką konsystencję, to zobaczycie zaraz w teście. Natomiast myślę, że marka jest naprawdę godna Waszej uwagi i warto jakby przeszukać cały jej asortyment, żeby znaleźć po prostu swoje perełki, dlatego też tyle tych kosmetyków się pojawia, żebyście zobaczyły, co po prostu Wam by odpowiadało, bo wiadomo, że każdy musi jakby dobrać do swojej karnacji kosmetyki, do swojego typu urody, natomiast ja Wam pokażę dzisiaj takie bardzo naturalne kosmetyki, które Wam się sprawdzą na co dzień, w takie właśnie upały, w takie cięższe dni, no i jak widzicie, no makijaż jakby jest świeży, promienny, także zaczynamy i zapraszam Was do testu. Pokażę Wam swoją pielęgnację najpierw. Zmieszałam sobie krem Dr. G Volume Cream z żerem marki Mizon. To jest akurat ten z wyciągiem ze śluz ze ślimaka i dodałam dwie kropelki olejku Recibo. Jest bardzo gorąco, więc taką lekką mieszankę sobie zrobiłam. I na to nałożyłam Filt Dr. G Brightening Up Sun. Bardzo fajny i troszeczkę on nie wybiela, ale widać, że ta skóra jest troszeczkę jaśniejsza. Jak widzicie, tutaj reszta ciała jest bardziej opalona. Też ostatnio wystawiałam trochę ciało na słońce i dodałam brązującego balsamu marki Ziaja. Dlatego też będzie idealny kolorem, jeżeli chodzi o ten podkład, ponieważ ja wybrałam 02 Natural. I tutaj macie też porównanie z kolorem Buff 150 marki Revlon. To jest kolor z tej, więc widzicie, że jest duża różnica. No ale w związku z tym, że jestem troszeczkę opalona, to po prostu sobie nałożę ten podkład. I jeżeli chodzi o samo opakowanie, jest naprawdę bardzo ładne. Bardzo mi się podoba też ta pompka, ponieważ jest wygodna i przypomina mi pompka od Pierrena. Dlatego też ją lubiłam, w ogóle uwielbiałam ten podkład, więc buteleczka mi bardzo go przypomina. I będę nakładała podkład gąbeczką Real Techniques. Zobaczymy sobie najpierw jedną stronę. Sam kolor zobaczycie też przede wszystkim, jak on się prezentuje na skórze. Jest dosyć żółty, jak widzicie. On się w topi, ja go często mieszam z jakimiś jaśniejszymi kremami BB, ale sam w sobie jest naprawdę mega żółty. I powiedziałabym, że troszeczkę ma taki pomarańczowy odcień. To jest zdecydowanie podkład dla, no, wydaje mi się, że ciemniejszych karnacji albo też opalonych. I on, jak widzicie, bardzo ładnie i szybko się wtapia kolorem do reszty ciała. Słuchajcie, jest w ogóle bardzo gorące dzisiaj, jest duszno. Także ja nie wiem, jak ja wytrzymam cały dzień, słuchajcie. Ale ten podkład wytrzymuje cały dzień, bardzo ładnie też kryje. I przy okazji wygląda na bardzo, bardzo naturalny. Więc zaraz pokryjemy sobie tutaj czoło. Zobaczycie, jaka jest różnica. Tego nie używałam solo, powiem Wam szczerze, czekałam do tego testu. Dlatego mieszałam na przykład z moim ulubionym kremem Dr. G Essence. I naprawdę się super sprawował, bo tak ładnie był rozświetlony. I zobaczcie, skór bardzo ładnie się wtopił. Tu jest oczywiście część niepokryta podkładem, więc jednak jest różnica w kolorystyce. Ma dosyć takie, moim zdaniem, jeżeli chodzi o krycie, to nie jest jakieś super, super krycie. Myślałam, że to będzie coś na kształt tego podkładu z Clinique, ale nie. Więc krycie jest takie fajny w ogóle podkład na lato, moim zdaniem, bo on, mimo że nie ma aż takiego super krycia, to jednak przykrywa Wam niedoskonałości. To nie jest taka maska,
taka szpachla, że po prostu macie idealną twarz jak z Photoshopa, tylko właśnie taką, moim zdaniem, bardziej naturalną, co jest jego ogromnym plusem. I przede wszystkim super się wtapia. Czasami takie żółte podkłady jednak bardzo się odcinają, a on się wtapia, tylko jeżeli chodzi o wybór kolorów, no to jest jednak trochę ubogo. Bo mamy chyba 3. 1, 2, 3 albo 5, już nie pamiętam, dajcie znać, ale wydaje mi się, że chyba jest 5 kolorów. No i zobaczcie, bardzo ładnie się wtopił. Ja jeszcze spróbuję dodać minimalną taką pół pompki dosłownie. Zobaczymy, jak z budowaniem krycia, bo też nie chcę przesadzić z kolorem, aż taka mega opalona to nie jestem, ale krycie spokojnie można, można stopniować. Ma bardzo lekką konsystencję, więc można go spokojnie nałożyć pod oczy. Chociaż ja powiem wam szczerze, że teraz się odzwyczaiłam. Bardzo często do testów i też mi piszecie, że nakładam podkład pod oczy, natomiast to jest kwestia testu. Ale teraz się przyzwyczaiłam do nakładania lżejszego korektora z MAC-a Mineralize Skin Finish. A propos podkładu, wracając do tematyki właśnie krycia, no to ma bardzo fajne krycie. Jak widzicie, jest jednak różnica. Więc dokończę, słuchajcie, resztę makijażu. Zaraz też wrócę do omawiania podkładu. Rozprowadzę go też na szyi delikatnie, żeby tutaj właśnie ten kolor się lekko wtopił. Dokończę resztę makijażu i za sekundkę do was wracam, powiem wam, co nałożyłam dalej i będziemy przechodzić do makijażu. Makijaż już skończony, użyłam pudru Kreolan, to jest Anti-Shine puder ryżowy. Bardzo fajny, długo trzyma makijaż. Tego pokazywałam wam ostatnio w holu i użyłam, już wam pokazuję, bo pochowałam bez sensu. I użyłam brązującego pudru marki H&M Matte All Day. Mary Luminizer, rozświetlacz do twarzy i Kobo Professional 318 Pink jako róż. No i przechodzimy do nakładania cieni marki Milani i to jest paletka 01 Must Have Naturals. Bardzo ładne, takie naturalne kolory. I ja może użyję najpierw tego bazowego cienia błyszczącego. Będę nakładać pędzelkiem Kawaii 92. To jest taki płaski pędzelek. I jak widzicie, on ma bardzo fajny połysk. Lubię takie cienie. Dzisiaj mam ochotę na właśnie taki rozświetlający makijaż, zresztą chyba jak zawsze. Bardzo ładnie wygląda. Rozświetlimy sobie też łuk brwiowy. Jak widzicie, zobaczcie, bardzo ładnie to wygląda. Naprawdę ma, może nie aż takie bardzo duże krycie, ale widać, że tą powiekę ładnie pokrył. Nie ma żadnych prześwitów. Więc bardzo ładnie to wygląda. Mam nadzieję, że będą trwałe. Dalej pędzelkiem Zoeva 228 Luxe Crease będę używała tego ciemniejszego cienia do zrobienia załamania. To będzie bardzo klasyczny wbrew pozorom makijaż, no bo tutaj jak widzicie nie ma za dużo kolorów, ale moim zdaniem ta paletka jest fajniejszym odpowiednikiem tej Urban Decay Basic chyba. No i tradycyjnie zaznaczam, ale ma fajny kolor, taki przygaszony. Bardzo fajny, w ogóle tym pędzelkiem się świetnie operuje. Jest tak mięciutki. Praktycznie w ogóle nie czujecie pracy z tym pędzlem. Bardzo, bardzo mięciutki. To samo robię na drugim oku. Samym cieniem będę operować teraz na dolnej powiece i użyję tutaj pędzelka 230 Luxe Pencil od marki Zoeva.
i nakładam kolor. Będę troszeczkę pogłębiać ten kolor właśnie na dolnej powiece, więc możecie go spokojnie troszeczkę niżej rozdymić, ponieważ będzie to efekt takiego lekkiego smoky. Takiego naprawdę fajnego dziennego makijażu, który dodawam odrobinę właśnie tego pazura. Moim zdaniem takie makijaże są bardzo profesjonalne pod względem właśnie kolorystyki, że są neutralne, a jednocześnie widać tutaj właśnie, że ten makijaż jest ciekawy, przykuwający, bo jednocześnie jest rozdymiony i te kolory są na tyle neutralne, że pasują Wam praktycznie do każdego stroju, więc ta paletka jest naprawdę rzeczywiście must have, nazwa jest moim zdaniem trafiona. Ja wezmę sobie chyba tą paletkę właśnie na wyjazd, ponieważ no nie będę jakby używać za wielu cieni, ale jak będę chciała właśnie gdzieś wyjść, pomalować się, to mamy tutaj takie kolory jak czerń, jak właśnie przełamanie takiego kremowego cienia. Tutaj też nawet możecie sobie użyć tego cienia jako rozświetlacza, więc też nie musicie brać tabunu kosmetyków. I teraz będę operować takim pędzelkiem 231 Luxe Petit Crease i będę używać czarnego cienia do załamania tutaj lekko powieki. Więc sobie zaznaczę jakby tą część, którą chcę przyciemnić. O. I na razie nie rozcieram. W ogóle bardzo fajny czarny. Nie jest taki bardzo, bardzo intensywny, przez co łatwiej nam będzie nim po prostu operować. I tutaj sobie zaznaczam jakby tą strefę, którą chciałabym przyciemnić. Takie robię troszeczkę takie C. Dzisiaj nie chcę takiego bardzo, bardzo dużego smoki. I ponownie 228 Luxe Crease. Będę rozcierać swój czarny cień. Troszeczkę przechodzę tym rozdymieniem na dolną powiekę. I to samo robię na drugim oku. Makijaż oka skończony. Myślę, że jest naprawdę bardzo, bardzo ładnie. Te kolory są takie, jakie lubię. One delikatnie pozmieszane, mają taki odcień szarości, troszeczkę zieleni. Lubię taki właśnie makijaż, który delikatnie Wam podkreśla to spojrzenie. Więc jeszcze tutaj rozmyję to tym czarnym. O! Lekko mi już wysechł tusz, więc jest w porządku. I przejdę do pięknej, wspaniałej pomadki marki Milani. To jest akurat kolor 74, Matte Darling. Myślę, że nie potrzebuję żadnej konturówki do tego koloru. Ja już go troszeczkę testowałam i muszę Wam powiedzieć, że jest naprawdę bardzo trwały, a jednocześnie ma przepiękny, taki uniwersalny kolor, idealny do tego makijażu. Jak widzicie, no w ogóle nie potrzebuję konturówki. I co zauważyłam w tym kolorze, to jest to, że długo się utrzymuje to raz, a fajnie też się nakłada i tak nie przesusza ust. Dłużej się oczywiście trzyma na konturówce, ale spokojnie 3-4 godziny Wam się utrzyma na ustach. Spokojnie tutaj. Jeżeli będziecie chciały po prostu sobie poprawić, to poprawicie, ale on nie przesusza ust. Jest tak kremowy i przede wszystkim jest dosyć kryjący. Jak widzicie, takie neutralne kolory są często średnio kryjące, a tutaj naprawdę macie duże krycie moim zdaniem. No i ten kolor jest naprawdę fantastyczny. Także idę troszeczkę się rozczesać i zaraz do Was wracam z mini podsumowaniem tych kosmetyków. No jak widzicie, makijaż wygląda naprawdę bardzo ładnie, bardzo świeżo. Jeżeli chodzi o sam podkład, to on się po prostu idealnie wtopił. Uważam, że ma w ogóle ciekawą kolorystykę. To jest akurat dla mnie idealny kolor na lato. Pewnie i tak się opalę zaraz, bo niedługo mam wyjazd, więc na pewno gdzieś tam mnie promienie słoneczne dosięgną i na pewno efekt będzie jeszcze fajniejszy, więc ten podkład zabiorę sobie właśnie na lato, na wyjazd, jeżeli chodzi o jakieś wyjścia wieczorne, bo wiadomo, że w ciągu dnia i tak będę na plaży, czy będę używać takich minimalnie lżejszych konsystencji, ale sam sobie podkład, jak widziałyście, wcale nie jest jakiś taki tapetowaty, że po prostu pokrywa Waszą skórę, ścieka Wam, obciąża ją. Naprawdę wygląda bardzo naturalnie, bardzo lekko.
Co do szminki, ja jestem po prostu zachwycona kolorystyką, jest fantastyczna. Szminka jest bardzo neutralna, w ogóle jakoś się nie rzuca też w oczy. Jest taka idealna do pracy, idealna na takie wyjścia eleganckie. Jednocześnie, gdy nie chcecie mieć ciemnych ust, bo macie na przykład ciemne właśnie oczy, więc tutaj naprawdę kolor się super sprawdził, więc 74 Mad Darling to jest właśnie ten odcień. I co do samej paletki, no dla mnie super. Paletka jest bardzo neutralna, ja uwielbiam takie paletki, zastanawiałam się ostatnio nad właśnie Urban Decay Basic, tam są chyba dwie albo trzy wersje, natomiast ja uważam, że spokojnie możecie zainwestować w tą. Ona jest o wiele tańsza, bo praktycznie chyba o połowę. Tam wszystkie będziecie miały linki na dole odnośnie tych produktów. Natomiast paletka, jeżeli nawet by była w tej samej cenie, to ja uważam, że tą zdecydowanie bardziej warto się skusić na nią. Też mi pisałyście, że Urban Decay ma taki nietrwały cień, jeżeli chodzi o te paletki Basic, więc no tutaj spokojnie możecie sobie zainwestować w tą paletkę. Także dajcie znać, czy te kosmetyki Wam jakby przypasowały, czy Wam się podoba kolorystyka. Podcast się utrzymuje cały dzień, więc nie będę do Was wracać jak z jakością, ponieważ i tak mam później ważne wyjście, dlatego też ten makijaż, więc ja jakby zaufałam tym kosmetykom. Dajcie kciuka w górę, jeżeli Wam się mini tutorial podobał, był naprawdę szybki, ale myślę, że właśnie przed takimi ważnymi wyjściami, a często gdzie nie macie dużo czasu, takie właśnie kosmetyki Wam się przydadzą, takie zaufane, więc no myślę, że to jest ciekawa propozycja od marki Milani, także czekam na Wasze komentarze, no i widzimy się już w kolejnych filmikach. Trzymajcie się i do zobaczenia. Słuchajcie, musiałam do Was wrócić z podsumowaniem tego podkładu, bo jestem z niego naprawdę zadowolona. Nie testowałam go samemu. Mówiłam Wam, że świetnie się utrzymuje z kremem BB Dr. G. I po prostu postanowiłam Wam pokazać, jak on wygląda. No po prostu po tych kilkunastu godzinach, bo w zasadzie ja robiłam Wam test przed wyjściem do pracy, więc to była 9:20, a teraz jest 20:29, więc no troszeczkę czasu minęło. Mówiłam Wam, że będę wychodzić, więc no podkładem się super sprawdził i muszę Wam powiedzieć, że praktycznie totalnie się absolutnie nie stara z żadnego miejsca. Na czole wygląda bardzo ładnie, nie podkreślił żadnych suchych skórek, nie star się z brody, nie star się z nosa, w ogóle wygląda bardzo, bardzo świeżo. Jakbym praktycznie nie miała makijażu, tak to wygląda, bardzo ładnie się wtopił. W ogóle nie poprawiałam go w ciągu dnia, też wiecie, że mam taką zasadę, że ja nie biorę ze sobą pudru, nie poprawiam makijażu, taki musi być i musi się ładnie utrzymać, więc naprawdę jeżeli chodzi o podkład, dla mnie strzał w dziesiątkę jest świetny, ma wiele, o wiele lepsze krycie, tak już porównując do tego z pędzelkiem, więc ten Natural Glow jest troszeczkę moim zdaniem mniej kryjący i no wydaje mi się, że ten po prostu lepiej się utrzymał. Kolor super, na początku jak go nałożyłam, to po prostu byłam przerażona, jak moja skóra będzie wyglądała w ciągu dnia, a tutaj widzicie, że się idealnie wtopił, bardzo ładnie się na nim utrzymuje róż. Powiem Wam, że jestem naprawdę bardzo, bardzo miło zaskoczona. Co do cieni, zobaczcie, że praktycznie w ogóle się nie starły. Minimalnie ten bazowy cień po prostu się nawet nie zrolował, on po prostu jakby wyparował. Ale te smoki, które miałam, no wiadomo, że przez cały dzień on jest oczywiście delikatniejszy, bo te cienie się jakby osypują, ścierają. Natomiast no, wyglądają bardzo, bardzo ładnie. Szminka, wiadomo, mówiłam Wam, już byłam, testowałam wcześniej, więc 4 godzinki. Tutaj przedpremierowo pokażę Wam, że zrobiłam znowu zakupy. Wczoraj kazer, dzisiaj New Balance, więc trochę poszalałam. Więc no, musiałam szybko po nie lecieć, ale też jak widzicie, nie straszę. Dopiero co wróciłam, więc okulary jeszcze są na głowie, więc naprawdę jestem z tych kosmetyków bardzo zadowolona. Naprawdę, cienie są fantastyczne. Paletka jest po prostu rewelacyjna. Ja uważam w ogóle, tutaj możemy sobie ten matowy cień nałożyć, ten drugi w kolejności, więc możecie wykonać totalnie matowy makijaż tymi właśnie kosmetykami. Tutaj macie zamienne, więc możecie albo błyszczący stworzyć, albo właśnie matowy. Także no po prostu nie mogłam się powstrzymać i wróciłam do Was z podsumowaniem, bo te kosmetyki no po prostu są super, bardzo jestem zadowolona. Absolutnie tutaj nie mam żadnej współpracy z marką Milani, więc po prostu Wam pokazuję te kosmetyki. Na dole będziecie miały linka.
Teraz jeszcze jest akcja promocyjna na Ekobiecej minus 5%, więc może któryś z kosmetyków Wam się podoba. A między innymi też wspieramy organizację Viva, więc możecie pomóc zwierzątkom. Jest akcja pomagania kotom, więc jak najbardziej ja tak jeszcze wspieram. Też pisałam Wam na Instagramie, że jednocześnie biorąc udział w akcji możecie też wesprzeć po prostu fundację Ekobieca. Naprawdę no moim zdaniem, tak jak obserwuję przez te kilka miesięcy, sklep bardzo fajnie się rozwija i no jak widzicie, promocje są, różnego rodzaju akcje, więc naprawdę bardzo fajnie wziąć w nich udział. Także podsumowanie kosmetyków jest jak najbardziej na plus, jestem z nich bardzo zadowolona, także dajcie znać, co o nich sądzicie, bo wiele z Was czekało na test, zwłaszcza podkładu, były się ciekawe, czy się sprawdzi na lato. Jest duszno, jest ponad 28 chyba stopni się było, ponad 28 stopni, jest bardzo, bardzo duszno, parówa pada ciągle, więc kosmetyki się jak najbardziej super sprawdzają, także biorę na wyjazd, już totalnie biorę na wyjazd, jest po prostu rewelacyjny. Także ja się z Wami żegnam, dajcie znać, co się w tych kosmetykach, kciuk w górę, jeżeli test się podobał i do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się, pa, pa!